No to lecimy z gravelowymi nowościami od Crossa. Od razu wam powiem, że w tym roku tych nowości nie ma zbyt dużo, ale to naturalne, patrząc po tym, że gravele w Crossie zadebiutowały w ogóle rok temu. Różnice są, jeżeli w ogóle są, to są subtelne, aczkolwiek zaraz zobaczycie, że w jednym przypadku są dość znaczące i dla wielu osób pewnie ważne. Zacznijmy od podstawowego, najtańszego Eskera 2.0. 3499 zł, a na pokładzie dokładnie to samo co było, czyli dalej mamy aluminiową ramę, dalej mamy grupę napędową Shimano Tiagra, czyli dalej mamy te konsekwencje w tym, co Cross mówił, czyli gravele Crossa mają mieć bardzo mocny nacisk na turystykę i rekreację. Jest Tiagra, są zewnętrzne łożyska, są hamulce tarczowe mechaniczne w tym rowerze, czyli to, co tak naprawdę już było, to, co dobrze znacie, nawet wizualnie już od razu widzicie, że ten rower jest dokładnie taki sam, jak był w zeszłym roku. Kolejny model, Esker 4.0, czyli stalowy rodzynek w ofercie. Tutaj również nie ma zmian. Dalej mamy Tiagrę, dalej mamy stalową ramę oraz stalowy przedni widelec. Mamy tutaj mechaniczne hamulce tarczowe, no i oczywiście masę różnych mocowań do wyprawowego ekwipunku. Zwróćcie uwagę, ile jest mocowań na widelcu, na ramię. Tak naprawdę ten rower jest bardzo, bardzo mocno postawiony na to, aby tutaj dać nam pełne wsparcie w przypadku bardzo ambitnej rowerowej turystyki. Oczywiście takie detale jak zewnętrzne łożyska, środka supportu tutaj znaleźć się musiały. No oczywiście też bardzo duży zapas na opony. Te, które są fabryczne, jeszcze pozwalają na to, aby tutaj założyć spokojnie szersze opony. Największa nowość, największa rewolucja, no to Esker 6.0. Na pierwszy rzut oka, jakbyście się nie przyjrzeli, to byście powiedzieli, że to kolejny model, w którym Cross nic nie zmienił. Rower wygląda tak samo, dalej mamy tutaj aluminiową ramę, karbonowy widelec, dalej mamy sztywne osie, jako jedyny gravel od Crossa, który ma te sztywne osie. Natomiast to, co tu jest największą rewolucją i nowością, no to GRX. W tym modelu Cross postawił na napęd 2x11 z nowej grupy Shimano, dedykowanej gravelom. Myślę, że wiele osób to bardzo ucieszy, bo ten rower na pewno zyskuje przede wszystkim na odporności na dziury, czyli po raz pierwszy w gravelu z napędem Shimano można jeździć z zdecydowanie mniejszą uciążliwością łańcucha obijającego nam odpowiedni trójkąt. Mamy tutaj GRX-a. GRX pewnie będzie się pojawiał stopniowo w coraz większej ilości graveli, natomiast w przypadku Crossa i w ogóle w przypadku premier takich jeszcze w okolicach wakacji 2020, no to Cross jest jedną z pierwszych firm, która tutaj już nam GRX-a w nowym modelu pokazuje. Bardzo ciekawe klamkomanetki, one świetnie współgrają, jak widzicie, z flarą, czyli taką rozgiętą kierownicą. Profil tych klamek jest taki, że idealnie nam dopasowuje się do wygiętej kierownicy. Jeżeli chodzi o konstrukcję i wrażenia z tego, jak to leży w dłoni, no to klamkomanetki GRX-a bardzo mocno są podobne do klamkomanetek hydraulicznych Shimano 105. Jeżeli chodzi o to, jak leżą w dłoni, jak wygląda ten zbiorniczek wyrównawczy, to jest to bardzo, bardzo mocno podobne. Prosty modelu postawił też na hamulce z grupy GRX. Jeżeli chodzi o zacisk, nie wygląda on w jakiś szczególnie wstrząsający sposób, po prostu zacisk pod flat mount. Mamy tutaj tarczę na center locka, natomiast tarcza jest pozbawiona jakichś takich bajerów, które mają poprawiać wentylację, czyli nie ma tutaj tych systemów ICE Technology i tak dalej. Środek supportu oczywiście zewnętrznymi łożyskami, więc ten rower również ma całkiem przyjemny nacisk na to, aby był mało kłopotliwy, jeżeli chodzi o zastosowane rozwiązania technologiczne. Modele przełajowe również bez zmian, widzicie to na pierwszy rzut oka, znacie te ramy, znacie te kolory. Mamy dwa Vento w wersji przełajowej, czyli tańszy model Cross Vento CX 2.0, model, który kosztuje 3999 zł. Wyposażono go oczywiście napęd 1x11, ma sztywne osie kół, ma napęd SRAM Apex. No i jest model droższy, który różni nam się przede wszystkim zastosowanym tutaj osprzętem. To również układ 1x11, natomiast w tym przypadku mamy SRAM Arrival. No i mamy hydrauliczne hamulce tarczowe w miejsce mechanicznych, które znajdują się w modelu tańszym. Konstrukcja tak samo, rama aluminiowa, widelec w tym droższym modelu, tak samo jak i rama na sztywne osie kół.